czaszka tutaj. Jeszcze trochę by mogło być, ale... Idę mu obejrzeć, co on tam robi. Z zaskoczenia go wezmę. Czy BHP jest zachowane? Nie może być. No to faktycznie za małe te pierństwo, ty. Te za małe, te szczeliny. Małe koniki tam wchodzą. Kozy no to, też, ale to koniki to richty jak kozy, my musiały być takie małe. Przyślijmy obejrzeć, co ty tu robisz. Spaw pieręcki w tym miejscu, czy nie? Na filmie jest pokazane, jak konie schudną, nie? Jeśli no. jest pełna ta siatka, no to jeszcze początek by schudł. No jasne, troszkę, potem już nie wezmą tego. Później no. już nie wezmą, bo... To jest, no, na filmie idzie, zawsze no. wszystko fajnie wygląda. Tylko u nas wygląda, jak normalnie w życiu jest. A w życiu jest bieda, to się trzeba narobić. To nie jest tak pięknie i kolorowo, jak w Hollywood. Go do środka pieręstwa, nie? Bo po tym spawie. Tylko no. te spawy trzeba odciąć. Ja nie miał być to co drugi odcięty? No dwa. Dwa tu włożą teraz już głowę, nie? W środku będzie siatka. A ja myślę, że ty tyn odetniesz. Tyn. Aha. Tyn zostawisz i tyn odetniesz. Nie, no bo to i tak będzie za mało. To jest za mało? Na taki pysk? Tak, muszę tu głowę włożyć, nie? No to teraz nawet nosorożec się z tego poli. Ten plaskownik też muszę odciąć. Teraz zobacz, będą rurki na tokarka do toczynia. Ten zostanie, te dwa, no. czy nawet te trzy mogę. Faktycznie mogę te trzy wyciąć. Jeden zostaje, trzy. Tak to zrobimy. Musi być... Bo jak później większe konie przyjdą, to też musi być większe dziura. One jeszcze urosną te konie, one będą mieli większe gęby. Nie, ale, ale tak to musi być. No ale musi być tak, jak w książkach piszą, kurde. Czyli takie trzy wycinamy. Tak jak lamorstwo, kurde, kupa pieniędzy, to wszystko kosztuje, a człowiek to i tak po swojemu musi przerobić, bo nie zdaje egzaminu. Dobra. I strasznie zimno jest na dworze. I się kupię. Zimno, hałaśliwie i deszcz zaczyna padać, pieręstwo. Taką paskudną pogodę. Kurczę. O! Jeszcze teraz ktoś dzwoni. Ja. Nie, no pojada, spoko. Zrób coś dobrego do żarcia, bo mi kurde w brzuchu tak błyszczy, że normalnie słyszę jak klamorzy. No. No do żarcia coś zrób dobrego. Nie muszą być ziemniaki, mogą być kartofle. To tyrak jak przywiezaj. A która jest godzina? Masz tam zegarek pod ręką? Za 25 trzecia. No dobra, a to jeszcze, no to jeszcze jedna tajla do zrobienia i zaraz pójdę jadę. Okej.
Dobra, to tak będziemy 15 po trzeci, może będziemy w domach, czyli to tam nasz kawka mi zrobi. 15 po trzeci kawka. Nara. O Jezusisku, kochany. Ona mi gada, że nie będzie ziemniaków teraz robić. To mi zrobi kartofle. Zawsze się ta pieruńska kamera wyłusza, jak dodaję tego. Jak ktoś wtyką ten kabel USB. Kto to wymyślał, to ten też nie miał lekko. Dobra, jadymy. Ile ja to jeszcze mógł zrobić, bo mam skleroza, żeby nie zrobił ci za dużo. No to liczcie trochę tutaj, bo ja już kurde nic nie wiem. Pieruństwo pieruńskie. Jeszcze to zrobimy trochę, ale przelecimy jeszcze raz tym narzędzią, bo to jest tak niegramotnie. Chciało nam się dzisiaj tego rakietowca polać, bo tego, go domy, a chwila, moment i trzeba uciekać, kurde. Ale teraz się zaczyna zimno robić, zaczyna jak się tam robi coś tego, coś tam składa, czy coś, to jest co innego, ale jak się stoi tylko przy maszynie, to zaczyna kopyta wiąć. Kurde, ja to już jedną do zrobienia chyba, nie? Nie pamiętam. Dwa jeszcze, są dwa do zrobienia. Co mi się widzi? 8 sztuk tego pieryństwa trzeba. Nie ma lekko z tym wszystkim. No ale bez tego nie możemy tego zacząć, kończyć tego projektu tam, kurde, bo ten z tym posuwem do tego niby frezowania. Zobaczymy, co to z tego wyniknie. Ale z tym jesteśmy dobrej myśli. No ten. No jest dobrze, ale. Kurczę. Niby jest dobrze, ale jednak nie jest dobrze. Coś tu nie myślę. To są też takie kurde chińskie te narzędzi, to też takie kurde jakieś główienko jest. W ogóle tak jakieś małe puklaty. I może być, że ten. Że tam jest całkiem inny skoglinki. Nie wiem, co ma być. Nie może być, tylko na pewno tak jest. Bo mi się jeszcze muszą dużo uczyć. Kurczę. A nożem to robić w takim cienkim pręcie, to też jest, kurde. Nie jest takie... Znaczy, nie. Można wszystko zrobić, ale... To jest bawitka jak pierun. 8 sztuk nożem zrobić w takim pryncie. Ja chciałem kupić gwindowany taki 8. To już bymy go tego pocięli, posiekali na plasterki i do widzenia. Ale nie ma. Bieda jest, kurde, w tym kraju. No nie wiem, kiedy te całe pieniądze z tych podatków idą. Na jaki kontynent, kurde. Nie chce mi się nawet politycznie zgadzać na temat, bo się tylko wkurzą. A no zbiórki robią, a tym dejcie, a tamtym dejcie. Się te pieruny studnia sami wykopimy i mogą łopata dać. A nie mają wody. Jedzą wszyscy tylko kurde i czekają, aż im ktoś coś do... Się do roboty kurde niech dają. Nie ma wody, woda wszędzie jest. Ja był nad Rynem tyle wody, że wszystkim styknie. To ze studnia wykopać, a nie czekać, aż ktoś przyjedzie kurde i wykopie. Goda, goda, jak ja to tak wszystko widzę, ta polityka, to mam dość, kurde. Studnia, kurde, się nie mogą wykopać. Chłopie, piernie, po 2 metry, po 2,5 metra wysokie, one się studnia nie mogą wykopać. I o, z moją zepsutą ręką pojada, może im wykopia studnia. One nie wiedzą, kaj woda jest. Kaj ma być, na górze nie ma, tylko na dole zawsze jest woda. Tam się kopie. Łopata do ryki, choćby nawet z jakiejś deski wyskrobia jako łopata kamieniem. Jak nie mam łopaty, to zrobia się łopata. I kopia jak
mistrz świata. Wszyscy tylko czekają na gotowe spyski przy. Dobra, kończę ta polityka, bo tu nie ma co, się tylko czek nerwy psu. Głód już mam jak pierun. Starego nawet nie toczę tutaj, tylko to wydasz szlifową. Bo to się i tak skrzywio te pieręce. Europejczyki takie głupie są, my jademy im studnia kopać, kurwa. Oni się śmieją z nas wszystkich. Zaś jeden pierun gotowy. Ja to muszę policzyć, bo się kurde, co się nie wolno z tym wszystkim. Zrobię 10 za dużo. Kaj to jest, ja to wschodzę do jednej szkody. 3 razy my to oglądaliśmy. Tu to jest. Dobra, mówię. 3, 4, 5, 6. Kurde, jeszcze to by 6. To jeszcze 2 sztuki trzeba było zrobić. Kurde, a brzuch już burczy. Ja z biedy już 2 miesiące nic nie jod. A o jemu miaczku mój studnia kopać, kurde. Jeszcze 2 trzeba zrobić. Jak ja to słyszę, jak już telewizor odpolu mi to słysza wszystko, co się tam dzieje, że my musimy, kurde, zbiórki robić, studnie kopać. Pierw wie co jeszcze, to mi się nawet, kurde... Zobaczę. Zrobić, żeby ten projekt tamty pociągnąć do przodu trochę, bo kurczę się te fazy pieręckie, trzeba fazę musimy zrobić, bo tak mi nie wlezie ta na ręka. No i tak jest już tako niegramotno. Wszystko na taki mały obrotek, bo to zaś czasu nie ma, mimo żeby my mieli czasu w pieruny, to by było dobrze. Tak teraz planujemy, ta reszta się pod tym wyszukuje. Gryzymy lekko faza. Trzeba to wysunąć pieruństwo. Ochotnika pojada studnia kopać. Jezus Hicku, pomóż nam. Bo to już nie idzie słuchać tej telewizji. Wszystkie muszą pomagać. Pytamy Jarka, czy on z nami pojedzie studnia kopać. Na potrzebujących, bo oni nie umieją się wykopać studnia. To jak te ludzie w jaskiniach żyli, kurde. Ty żyli, wiedzieli jak mają co zrobić, żeby się napić. Pieręstwo teraz nie obróci. Musimy na z tym jechać jeszcze. Nasz młotek tu jeszcze musi przyjść przecież. No, kurczę, załapiesz się tu na film. Dawaj tu, kurde, nie chowaj się. To tam harato na tym, nie? Ty.
potrzebny dużo silnych ludzi. Jest potrzebny. Pójdę do porządku. Jest dużo ludzi potrzebnych silnych, mocno silnych. Tak. Bo trzeba jechać na inny kontynent studnia wykopać. Bo oni nie wiedzą, jak to się robi. Musimy jechać pomóc. No wiesz, łopaty, wiedzmy wszystko, pojademy wykopać, bo się boroki nie mają co pić. Kurwa, jak to słyszał w tej telewizji, to ci godę. Maszniemy trochę oleju tu. Oni tak nie widzą, co ja robię. Tu patrzcie, co ja robię. Słyszał dziennie takie pierdoły w tej telewizji, to mnie normalnie dobiją. I co, to wygadują, to jest na szlak. Mamy, wiesz, zbierać na nich, na to, na tamto, studnie mamy im wykopać. Może jeszcze dzieci za nich będziemy robić. Bo oni nie wiedzą, jak to jest. Ciekło mi ten motek, gdzie jest to? Ale był szybszy. Skubany na takie obrota. Już tak oto wyda na filmie. Każdy się ciśnie do Hollywood. Wciąga mi ten motek tam do tych pieręckich zębów. Od tego, do tych szczęk. No to do zębów, do szczęk. Byłoby. Kto wyda na filmie. Kurcza fix oleju. On tu był przed chwilą i go, ja to słyszał przez ścianę, jak go wyda na filmie. YouTube wszystko widzi i słyszy, kurde, się nic nie da ukryć. To ja właśnie na temat polityczny zaś wjechał, go, kurde, Jarek, bierzemy ten. To ja idę, bo polityki nie lubię. Traktory bierzemy wszystkie sprzęty i jademy borokom studnia wykopać, bo oni nie umieją się dziura wykopać ziemi. Wody nie mają, trzeba im pomóc. Kurde. Już wszystko lecimy, kurde. Oni będą się z nas śmiali. Będą siedzieć na drzewach i patrzeć na nas. Jak my kopiemy. Jak głupki, kurde. Ja pierdzielę, ludzie, kurde. Weźcie mi się, kurde, wreszcie ogarnijcie. Dobra. Cesarskie cięcie. Bo to i tak będzie z tego. I tak będzie oszlifowane. A już nie dzisiaj. Dzisiaj jeszcze będzie przetoczony na ten drugi pierun. Maleki z tymi studniami. Ostatnia sztuka. Szlifuję, tylko żeby paska była. O! Łasko państwo.
Teraz Richti za wariatów uważają, kurde. No bo się tak nauczyli, bo my zawsze tam, kurde, przyjeżdżamy i wszystko za nich robimy. Chcemy pokazać, jakie my to są cywilizowany świat, kurde. Jedu taką, kurde, narzyną, że się, kurde, pół świata się śmieje z tego. A nie szkodzi, się śmieją. Nie, to tam nie przeszkadza. Dobra. Młoteczek. I jedziemy. No, ta sztuka jeszcze będzie ogarnięta. To bym miał spokój z tym.